Szanowni Państwo, kolejny raz okazało się, że Łosiczanie i cała ziemia łosicka to ludzie wielkiego serca. Dzisiaj kończymy tutaj razem ze sztabem, ze wspaniałymi ludźmi, kończymy pakować tira, który pojedzie z pomocą dla powodzian. Dary te zebrane trafią do przede wszystkim gminy Paczków, ale też gmin ościennych i znaczna część trafi też na hub przygotowany we Wrocławiu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że kolejny raz stanęliście na wysokości zadania. Szczególnie gorąco dziękuję szkołom, instytucjom, przedsiębiorcom, wszystkim ludziom dobrej woli i Wam, mieszkańcom, za to, że zawsze na Was można liczyć. Mam nadzieję, że to dobro, które dajecie, kiedyś, kiedy my będziemy w potrzebie, wróci do nas i myślę, że dary serca w dzisiejszych czasach, pokazanie tego, że krzywda ludzka nie jest nam obca, jest bardzo dobrym przykładem dla kolejnych pokoleń naszych mieszkańców, a i tym bardziej cieszy też nasze serca, że jesteśmy otwarci też w takich sytuacjach. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za okazane serce tutaj dla pracowników sztabu, dla moich pracowników dziękuję za poświęcony czas i ten nieprzespany czas, ale myślę, że warto, bo to wszystko służy temu, aby pomagać tym naszym rodakom, którzy stanęli teraz w trudnej sytuacji. Dzięki serdeczne. Bardzo Wam wszystkim dziękuję w imieniu mieszkańców gminy Paczków i też tych gmin, z którymi się podzielimy.